zresztą dzisiaj jest długo wyczekiwany odcinek z GTA Prawdziwe Życie. Wsiadamy do Mercedesa i jedziemy go sprzedać, bo zadzwonił do nas Zenek Martyniuk i spytał się mnie, czy mam jakąś ofertę, żeby sprzedać mi jakiś fajny samochód. Ja mu powiedziałem, że mam Mercedesa, on powiedział mi, że no okej, że bez gwiazdy nie ma jazdy, więc ja jadę mu go w tym momencie sprzedać. Witajcie widzowie, 2 lata później, to właśnie zapłaciłem za samochód nasz nowy. Nie będę wam jeszcze mówił, co to jest za samochód, zobaczycie za chwilę. Teraz idziemy samochodem z wypożyczalni Macoxa, lecz niestety Macoxa już nie będzie z nami w tej serii. Czemu ja tedy jadę? Ja do tamtędy muszę pojechać. Nie będzie jego z nami w tej serii, ponieważ wyprowadził się on do Litwy. I w tym momencie jedziemy po samochód, który jest dosyć bardzo drogi. Mogę wam zdradzić jeszcze jedną rzecz, że teraz prowadzimy wypożyczalnię samochodów klasyków sportowych, to tak mogę powiedzieć. Jest to z tym samochód oczywiście związany, więc jedziemy do niego bardzo szybko, czemu ja nie potrafię jeździć, czemu ja nie znam tych dróg, to jest piękne po prostu. No idealnie, muszę trochę złamać prawo, przepraszam. Będziecie pewnie na mnie krzyczeć w komentarzach. No i jedziemy, nie? Dobra. Możecie sobie podziwiać, jak ten samochód ładnie przyspiesza. Czemu ja driftuję cały czas, tego też nie wiem. Więc jest nasz samochód. Jest to Lamborghini Countach. I kosztuje ono... Zapłaciliśmy za nie 1 105 000, jeśli się nie mylę. I w tym momencie jest na naszym koncie 643 000 dolarów. I jedziemy. I teraz w tym momencie chyba znowu jadę pod prąd, tak? To jest złe. Jedziemy tędy. A nie, widzę, że osoba, która ze mną nagrywa ten film, napisała właśnie na czacie. I jedziemy w tym momencie do naszego miejsca pracy. Dobra, widzowie, już dojeżdżamy. Ale jestem laga. O nie, 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 nie ma lagów, dobra. Dojeżdżamy już i jeszcze nie będę wchodził tam do garażu, tam, ponieważ mam zdradzać za dużo i więc wejdziemy tam, gdzie pracuję i ustawiam, znaczy no, wstawiam samochody na licytacji i tak dalej, wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, zaparkujmy sobie może tutaj jakoś, no będzie bardzo dobrze. Chodzimy. O jacie, to ma butterfly door, czemu ja nie zamknąłem drzwi, trzeba je zamknąć, dobra. Zamknął się? Dobra, zamknął się. Czemu ten człowiek chce mnie bić? Nie wiem, dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Mam nadzieję, że wam się spodoba taka opcja filmów na nowo, więc zaczynamy od tego, gdzie wstawiam ceny samochodów. Dobra, przyspieszę może trochę, bo no wiecie. Więc tu jest mój komputerek. No i wstawiam na nim większej rzeczy, możemy tego nawet usiąść, jak będziecie chcieli. Tu mam mój pokój z rozmowami, gdzie dogaduję wszystkie sprawy z ludźmi i tak dalej. Tu mam kanapy, tu mam taką małą kuchnię. Tu mam rzeczy, w których przeglądam telewizję na przykład, albo rzeczy, które są po prostu potrzebne do mojej firmy. Więc idziemy dalej. Idąc dalej mamy tutaj taki relaksik krótki. Mamy tu darmowego fryzjera i mamy też basen. No bo jak chcielibyście wiedzieć, to aktualnie też tutaj mieszkam, więc no, potrzebujemy też takich rzeczy, więc idziemy jeszcze dalej. Idziemy. I wchodzimy tutaj. I tu mamy przybieralnię. Tu mamy no, taki pokój zwykły. Tu mamy sypialnię. I tu mamy łazienkę jeszcze jedną. Bardzo ładna łazienka, no, drogim zdaniem. Jeszcze zanim wystawię to Lamborghini Countach na sprzedaż, z moim fotografem, Stasiu Fotograf, się nazywa na Instagramie, możecie wpadać. Zrobimy zdjęcia, które wstawimy do internetu, więc ja wychodzę z mojego biura i widzimy się już, jak będziemy robić zdjęcia z fotostasiem. Siema Stasiu! No siema Krzyś, ja tylko wypakuję sprzęt i możemy zdjęcia robić. No gituwa, dobra. To dawaj, szybko wyjmuj i gdzie się ustawić? Dobra, już ma.
Dobra, ci To wstawię. ja ustawię. Dobra, dobra. Teraz, żeby zamiast nie pojechać do przodu, zamiast do tyłu. No, ten samochód był drogi, więc raczej prosiłbym cię, żebyś go nie zniszczył przez przypadek. Dobra, dobra, dobra. Ja bym zaczął od takiego zdjęcia od przodu. Na git, dobra, to weź rób. Weź może odpal silnik. Dobra, już odpalam. Lampy otwórz. Już wszystko robię. Opcje sterowania. Dobra, poczekaj. A weź No już. wszystkie lampy odpal, jakby było można. No są, znaczy te na dole się nie świecą, wiesz? Dobra. To jedno zdjęcie mamy. Dobra, co teraz? Tu jeszcze byłem zdjęcie, trzeba. Dobra. No, porób takie zdjęcia. Będzie dobrze wtedy. Jeszcze od tyłu. No, A wy dobra. widzowie, jeśli będziecie chcieli zobaczyć wszystkie te zdjęcia, to na Instagramie fotopodłoga Stasio, czy Stasio, Stasiu. będzie tu wielki napis na ekranie, jak się nazywa ten Instagram. Możecie też wbić na mojego Instagrama i oczywiście możecie zasubskrybować kanał i dać lajka w górę. Bo jak zawsze nie powiedziałem tego na Weź przykład. otwórz bagażnik ten. Dobra, dobra. No, bagażnik jest w przodu już. No wiem. Dobra, to nie ta opcja. Pędź to też nie ta opcja. I poczekaj. Bagażnik chyba się nazywa. No tak. A, Teraz jest mały. to też jest zdjęcie potrzebne. Dobra, Ale pamiętam, jak kiedyś w Los Santos był McLaren F1, No. to on dopiero miał mały bagażnik. Poczekaj, może się odsunę troszkę? Poczekaj, żeby było Nie, ten. ten było zdjęcie ja już mam, więc Zrób mi zdjęcie przy jeszcze drzwi samochodzie. sobie otworzę. Chyba zamknąłeś samochód na kluczyk, Nie wiem, bo nie chce poczekaj. się otworzyć. Albo weź otwórz drzwi Dobra, i dobra, zamknij zamknij ten ten bagażnik, bagażnik, znaczy znaczy maskę, maskę. no, Dobrze, wiesz, Stasiu. maskę z tyłu. Tak, wiem, o co ci chodzi. Trzymaj. I sam otworzyć? Drzwi. Muszę Dobra. jeszcze środka zdjęcia zrobić. Dobra, A super. Proszę. Dobra, w sumie mieliśmy małe problemy techniczne, ale już jest gituwa i mamy już jeszcze robimy ostatnie zdjęcie. No dobra, dobra. No i teraz, która jest godzina, Krzyś? Godzinę mamy 00:24, trochę późno, To więc. możemy pojechać na, bo wiesz, ten tor taki popularny, gdzie wszystkie marki mierzą czasy swoich No tak, samochodów. tam obok doków, tak? No, to tam możemy podjechać No i, dobra. bo tam są ogólnie teraz zjazdy, jak nie ma sezonu wyścigowego. Okej, tylko poczekaj, bo muszę prawe drzwiczki zamknąć, bo I coś się chyba zdarzy. za $500 można tam 10 kółek zrobić, plus jedno takie przygotowawcze. No, Można twoim okej. samochodem wypożyczyć też tam można. Okej, bo ktoś się chyba chce samochód, widzisz? Jakaś No, mamba. a ja Felgę sobie rysowałem. No O, dobra. taki fajny samochód, jak Dobra, dla widzowie, mnie. to wtedy widzimy się już na tym torze i elo. Dobra, widzowie, jesteśmy już na torze przygotowani. Stasiu sobie wypożyczył Nissana jakiegoś, widzę. Ja będę jechał No, swoim dało Lambo. się za wypożyczenie niego $1200, ale to jest bardzo fajny samochód, No bo tak, to dobra. jest Nissan Skyline GT-R F30. To jest pierwszy Skyline i GT-R w ogóle. Jak coś, to Taki. gadamy się z CB Radio, widzowie. Dobra, No. jedziemy, nie? Ja spróbuję nie rozbić tego samochodu. I na Będzie dobrze. stronie tego to pierwsze kółko jest takie zapoznawcze. Więc to se... No Na tak. stronie tego toru wyczytałem, że długość jednego kółka to 1,5 km, niecałe. No. I że to jest najpopularniejszy tor w całym USA.
No. że prawie każda marka czasy swojego samochodu tu testuje. I na przykład McLaren P1 ma czas, co już ci mówię. No, okej. Tylko muszę zobaczyć, bo tutaj nam też kartki dali takie. Nie Tak, nie wiem, ma to czy jak ty ją jechać. chciałeś, ale ja ją wziąłem. I O Jezu, on mnie muszę zarzuciła trochę teraz? zwolnić, żeby czasem, jak patrzę, to nie wjechać w nic. No to Ten, sobie przyspieszę. no to McLaren P1 ma No. czas na kółko minutę 02 731 setnych. Okej. Okay. No to dobry czas chyba, nie? No. A na przykład Bugatti Chiron, Dobra, teraz już mogę jechać szybciej, nie? też bardzo ładny samochód, ma czas minutę 02 i 963 setne. No okej, okay, dobra, sobie. Największym problemem będzie to, żeby nie rozbić tego auta dla mnie, Ja bo... ci powiem, że ja już raz na tym torze jeździłem i No. najtrudniejszy moment No. jest tam przy końcówce, jak jest ta długa prosta i wtedy jest taki, że Że są są takie takie dwa dwa zakręty. zakręty. No taki dwa w jednym, nie? Tylko tam z taki... No, bo Taki... na tych czasówkach oni to tak robią, że oni tam jadą prosto i jakoś się tam mieszczą, ale nie No, lepiej. polecam testować, bo przez to mam nowy samochód. Bo wcześniej miałem Opla Corsę, więc to aż tak szkoda nie jest. Ale próbowałem tak zrobić na tym torze. Nie pytajcie się, dlaczego Oplem Corsą przyjechałem na najpopularniejszy tor wyścigowy w No, USA, okej. ale chciałem przetestować sportowe możliwości Opla Corsy. No i chciałem tu pojechać tak prosto, jak oni na tych czasówkach jeżdżą, ale coś się nie udało. I Rozumiemy. z mojej Corsy została kierownica i cztery koła. No dobra, rozumiem, co? Widzowie chyba to raczej też. O A Jezu. weź, przejedźmy jeszcze to okrążenie takie testowe, No. a wtedy się możemy ścignąć, tak? Tylko też także uważać. No, bo ja przed chwilą jak tu jechałem, teraz to okrążenie jak zacząłem, no tam na tym pierwszym zakręcie tak jechałem dosyć szybko, nie? I tak tak mnie zarzuciło, że zadriftowałem. O, Też no, możemy właśnie o się to chciałem. ścignąć trochę na ćwierć mili. To pewnie ta długa prosta. No okej. Okay. Nie no, I bardzo fajna zobaczmy. trasa. Jak będę jeździł, to będę tutaj testował raczej samochody, bo jest Bo bardzo to fajna jest trasa. najpopularniejszy tor w USA. A. Się nazywa Los Santos 500. Bardzo fajne. Też mają mistrzostwa GT3. No. Twój kolega chyba, Makoks się nazywa. No, pamiętam go. Znaczy, no, To on on teraz się tu w przeprowadza. drużynie Audi ostatnio jechał. A, no to fajnie. Możemy, widzowie, byśmy się zapisali na taki wyścig. Jak będziemy mieli jakiś fajny samochód. Jak myślisz, Stasiu? To by była dobra opcja? No, tylko też ja nie chcę w ciebie wjechać, bo No wiem. Mój przed samochód chwilą kosztował jak tu dużo. zacząłeś hamować, to prawie w ciebie wjechałem. No bo ja teraz czuję tak jak gram. Znaczy, no jak jeżdżę tak poza odcinkami. Ale też czytałem, nie jest to oficjalne źródło, ale czytałem, że na motocyklu No. Ducati Panigale V4 wersji GT2, czyli motocykle na tor, No. bo GT3 to samochody na No. tor, nie wiem czy wiesz, ale No, okej. no Rozumiem. to pojechał tutaj w 59 sekund. Jak to? Wiesz może? No nie wiem, ale na pewno jest to prawdopodobne, bo motocykle mają na pewno lepsze przyspieszenie niż samochody. No. Dobra. Widziałam. Zwłaszcza do 200 km na godzinę, bo do setki nie zawsze. No dobra, i Makołus może chcesz teraz na tą je ćwierć mi się myśl, ale to chyba będzie za mało już tutaj. A to chyba nie ta prosta, to tamta chyba. No dobra, no to teraz poczekaj, stanie tu i się ścigniemy teraz. Poczekaj. Podejdź tutaj, tego. Z tej linii? No z tej linii może.
Dobra, to 3, 2, 1, go. 2, 1, start. Żeś on mnie trochę przypalił gumę, bo to jest GTF, to wiadomo. No. No nie. Japońska motoryzacja to zawsze paliło gumę. Moje zarzuca. Moje driftuje. Z tego co wiem, to chyba moje ma tył napęd? Tak mi się wydaje, no, na pewno. No, tak. Lamborghini chyba zawsze tył napęd. No. No chyba tak. Mam nadzieję, że mnie ściągną filmu za nazwy. No. Nie, wtedy ten film za muzykę ściągnę. No być może, nie wiem. A ten poprzedni... Na pewno, bo w opisie było, że muzyka użyta w filmie i tam był tytuł podany. No dobra, to jedziemy. Jedziemy. Ale co było tak cicho, że tego ledwo co było słychać na najgłośniejszym. Więc ja nie wiem. O, ja się zarzuciłam. Czekaj. Nie wiedźmy mnie, dobra? Dobra, idziemy. Ja tu teraz przykozaczę i się rozbiję pewnie, dlatego nie przyszedłem. A, tu mieliśmy się ścignąć, a na to ćwierć. Dobra, to się ścigniemy na następnym okrążeniu, przecież mamy dużo czasu jeszcze, nie? No. Teraz możesz zrobić cięcie. No, za chwilę zrobię, za chwilę. Tylko ścigniemy się wtedy na tym tu odcinku. No, wtedy zrobisz cięcie i na ostatnie kółko włączysz. Bo my już 8 minut i 15 sekund to jedziemy. No, wiem. Jakoś mu... No bo tam na początku sobie tak jeździliśmy głównie. Dosyć. Dobra, jedziemy. Nie, ja zamierzam jeszcze na ten tor tu z tobą przyjechać. No, ja też bym zamierzał tu przyjechać. A no, wtedy w jakiejś lepszej klasie samochodów byśmy ścignęli. No byśmy mogli. Bo ja mam zamiar też teraz sobie niedługo kupić samochód nowy, być może. Nie, bym wypożyczył McLarena P1 za moje 3 wypłaty. No nie. Znaczy wypożyczenie jego kosztuje moje 3 wypłaty. A ile zarabiasz tak normalnie? 10 tysięcy dolarów. Ścigniemy się tu, dawaj. A jego wypożyczenie kosztuje 30 tysięcy dolarów. Ale ja się nie dziwię, skoro to jest samochód, co... Dobra. Ja liczę, dobra? 3, no. 2, 1, 0. Co w 365 sztukach został wyprodukowany. No, to też prawda jest. I kosztuje 6 milionów. Nie, trzeba zwolnić. A nie 7? Znaczy, nie wiem, czy 6 pewnie mniej kosztuje. Mi się wydaje, że 7 milionów właśnie kosztował, nie 6. No nie, to chyba 4 miliony dolarów kosztuje. No, być może, nie wiem. Dobra, co wiem, my przejdziemy trochę więcej okrążeń i się wtedy z wami widzimy. Jedziemy już ostatnie okrążenie, widzowie, ze Stasiem. No, już prawie ostatnia prosta. No. Kto to wygra teraz? Jest, robiąc to 11 kółko, już tak czuję się pewniej na tej trasie. No, tak. Ale nadal nie chcę rozwalić samochodu. Ja też nie chcę nadal go rozwalić, bo... Patrząc na cenę, ile kosztuje. To jest ten najtrudniejszy moment. No wiem. Słyszałem to. Dobra, kto wjedzie pierwszy do mety? Z tego co wiem, to masz lepsze przyspieszenie, powiecie, Nissany. Znaczy ten początkowy start mam słabszy, ale... Dobra, widzowie, widzimy się już, jak widzimy z tego, no, z tego toru po prostu, nie? Tutaj poszliśmy jeszcze ze Stasiem szybko na zakupy. Kupimy sobie coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Ja sobie jeden los lotto kupię. Ja sobie kupię kołkę i mys roli. Tak. Jeszcze czy w tym sklepie dobra, jest też piwa. No nie wiem, dobra, wychodzimy i jedziemy do naszego miejsca pracy. Po Smokoksu będziemy, no pokażemy wam samochody. Bo spytałem się wczoraj przed chwilą Makoksa, czy by chciał u mnie pracować jako osoba, która by mi samochody szukała i powiedział, że tak. No bo też się zna troszkę na tym, jakby nie patrzeć, no jak tam opowiadał nam na torze, więc no idziemy. Tak, bo ja ogólnie to zajmuję się fotografią samochodów. No. Więc jak są jakieś zloty samochodowe, to oni mnie zapraszają, żebym im tam zdjęcia porobił. Albo jak zjeżdżają się najdroższe samochody ze świata, to też tam zdjęcia robię. No to fajnie, masz fajną pracę, a teraz pracujesz u mnie. Co ja sobie zrobił? Nie wiem, jechałeś bardzo szybko. Ja tych mandatów się nie wypłacę.
No, my się zastanawiamy I dlaczego sorry, tak może. przepraszam was. Ale On jest chyba ten los wszystkim. lot, to nawet jak wygram, to na mandaty mi nie wystarczy. No dobra, ale zaparkuj tam przed. Zaparkuj. Nie, nie wiesz gdzie w garażu. A do parking, na parking chciałem wjechać. Nie no, nie wiesz, nie ma po co. Tu został samochód. Odeślam ci go do tego. Dobra. Wysiadamy, Stasiu, wtedy. O Jezu, ale się teleportnął. Wysiadamy i... Poczekaj. Czy ja będę mógł wejść z tobą od razu? Nie wiem, to ja się zaraz zaproszę, dobra? Dobra. Dobra. To... Wysłałem zaproszenie i wtedy chodź za mną. Jestem. Dobra, i chodź, ja ci pokażę wtedy te trzy samochody. No to ładne biuro. No ładne, ładne. Tu mamy... Ile na nie zbierałeś? I ty je masz kupione, czy spłaca się? Kupione, kupione, kupione. Już. Pewnie z drogo było. Wiesz, mam czapkę Louis Vuitton w końcu. Dobra, chodź stąd. To chyba już płatności się odbywają. Później przyjdziesz, tam mamy pokój do rozliczania się. A teraz idziemy i ci pokażę rzeczy. Pokażę ci na dużym ekranie te samochody. To ja chyba ci pokażę. No, ja wyświetlę, a ty będziesz opowiadał. Weź czekaj, weź wyłącz tą telewizję, jak możesz. Poczekaj, czy ja mogę ją wyłączyć? Pewnie mogę, dobra. I... Dobra. No, to teraz to... ja ci pokażę. No dobra, to od czego zaczynamy? No to ja ogólnie popatrzałem dużo na internecie. No. I znalazłem trzy samochody. No dobra, co jakie? Mów. Pierwszy samochód, nie wiem, czy bardziej od czegoś takiego luksusowego, komfortowego chcesz zacząć, czy no, takiego? Coś takiego, no to by było nic. No to jest Bentley Continental GT. No okej. Okay. Taki fajny, w zielonym kolorze, takim ciemnym. No widzę, widzę. I on ma 6-litrowy silnik W12. No dobra. 635 koni mechanicznych. To szybki. I maksymalna prędkość no, no. na taki niepozorny samochód to 333 km na godzinę. To dobre. A do pierwszej setki rozpędza się w 3,5 sekundy. To bardzo dobre, dobra. To dawaj, od 0 do 200 rozpędza się w 11,5 sekundy, więc już trochę słabiej. No. To są samochody, co w 5 sekund się rozpędzają. No, i dobra. Waży dużo, więc też będzie trochę słabiej się nim kierowało, no. Bo 2 tony i 244 kg. No dobra, dawaj do następnego. Przejdźmy do następnego samochodu. No chyba teraz Porsche, nie? To jest Lamborghini Huracan Evo. No. Ono ma silnik 5.2 V10. Okej. Okay. Są bardzo fajne silniki i to jest wolnocący, czyli bez żadnych turbosprężarek. No. Czyli to jest czyste 640 koni. No kurde, to duże, a to pewnie też dużo kosztuje, no. Nie? Tego co pamiętam, to kosztuje chyba nawet 10 tysięcy mniej niż ten Bentley, albo tyle samo. No okej, okay, dobra. Nie pamiętam. I jego maksymalna prędkość to jest 325 km na godzinę, ale to jest ograniczone elektronicznie. Czyli można zmienić w każdym momencie. No można zdjąć to ograniczenie i wtedy już będzie szybciej. A do setki rozpędza się w 2,9 sekundy. Dobra. Czyli to jest o wiele szybciej niż Bentley. No. A do 200 rozpędza się w 9 sekund. Więc no, tu Bentley już nie ma podjazdu. Dobra, to dawaj do następnego. I następny samochód. To jest samochód taki jakby samochód z toru wrzucić na homologację drogową. No i to mi się podoba. To jest Porsche 911 GT2 RS w pakiecie wejściach. No okej. Okay. Waży ono 1470 kg, bo jest dużo części z karbonu zrobione. No.
Ma ono silnik 3,8 litra F6. No. I ono ma 700 koni. No dobra. Maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie to jest 340 km na godzinę. No. A do 100 rozpędza się 2,6 sekundy. No, okej. Okay. Tak jest pewne, jak to widać na telewizorze. No dobra, to ja, moim zdaniem, bym wybrał Porsche. Mam nadzieję, że je wybierzecie, bo jestem... Ja jestem fanem. Mogę tak powiedzieć. No, ja też chyba bym wybrał Porsche. No. Tylko, że Porsche ma turbo sprężarki, więc to nie jest aż takie czyste 700 koni. A Lambo ma czyste 640 koni. No tak, ale ja mam bardziej Porsche do setki ma 2,6 sekundy, a Lambo 2,9 sekundy. No dobra, to wstajmy może. Wstajmy już, okej. Okay. No. Dobra, to by było na tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję i lajka i napiszcie, wybierzcie w komentarzach od 1 do 3, który samochód Wam się nie podoba. Niech losowanie samochodu będzie tak. No. Na Instagramie Jasio Podłoga i Ty. No, każdy wie. Będą, gdzie ankieta. No. I ta będziecie mogli zagłosować. No. Ale liczone będą tylko te głosy, jeśli obserwujesz profil. Bo jak nie obserwujesz profilu i zagłosujesz, to nie policzymy twojego głosu. No dobra, to by było na tyle w tym filmie. I elo.